że mniej więcej kwadrans wprowadzenie w technikę. Na tym i tak, na tym i tak będziemy musieli popracować, więc mam nadzieję, że w kolejne planowane spotkania jakby pozwolą na to, żebym mógł Państwa wprowadzić naprawdę bardzo mocno w ten temat. Oczywiście dla chętnych, kto będzie chciał rzeczywiście to szlifować. Później zrobimy sobie rozgrzewkę, zrobimy spacer i po powrocie zrobimy sobie jeszcze ćwiczenia rozciągające, czyli standardowy trening, który składa się, jakby można powiedzieć, z trzech segmentów. Pierwsze, najważniejsze, dostaliście Państwo ode mnie kije o 92, 95 stopni. Tak, kupanie jest w porządku. Generalnie tak. No i proszę bardzo, teraz każdy powinien to potrenować. Panie burmistrzu, wspaniała forma, rekreacja, typowy sport. Dla kogo to jest organizowane i przez kogo? Panie Ryszardzie, to jest sport dla wszystkich. Zapraszamy chętnych do uprawiania Nordic Walking. Organizuje to Fundacja Veritas wspólnie z gminą Lubawka. Rano była piłka nożna na hali sportowej naszej pięknej, teraz jest tenis, grają dzieci, a tutaj o 12 dorośli i również młodsi uczymy się prawidłowego chodzenia z kijkami Nordic Walking. Przyjeżdża do nas profesjonalny trener z Wrocławia. Ogłoszenia są na Facebooku, na stronie internetowej gminy Lubawka, tam jest też formularz, ale też można przyjść po prostu tutaj bez żadnych zapisów na stadion w Lubawce. Udostępniamy kijki profesjonalne i zapraszamy do wspólnej zabawy. Zaszokowany trochę jestem ilością osób. Myślałem, że troszkę mniej będzie. Panie Ryszardzie, gmina Lubawka jest usportowiona, tak jak mówię. Gramy w tenisa, biegamy, gramy w piłkę nożną i Nordic Walking. Również wiele, wiele osób chodzi. I dopiero jak tą stopą jesteśmy z przodu, otworzyliśmy palce na rękojeści, zabieramy i wyciągamy rękę do przodu. I kolejna sekwencja. Wiem, to nie jest takie super jak na początku prosto, ale proszę ci wiedzieć do To ćwiczyć może każdy, nie ma tutaj żadnych granic wiekowych. To jest dyscyplina sportu, która świetnie sprawdzi się zarówno w przypadku dzieci, jak i młodzieży, czy naprawdę bardzo zaawansowanych wiekowo seniorów. Nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych, nawet osoby, nie wiem, chorujące, przypadki onkologiczne też mogą ćwiczyć. Dyscyplina sportu naprawdę dla każdego. Jeśli chodzi o sprzęt do Nordic Walking, to są również specjalnie dedykowane kije, gdzie wygląda to w ten sposób, że tutaj specjalną taką rączką tą wpinamy się w tego kija, więc z reguły niestety osoby mają kije do trekkingu, a to jest nie do końca ten sprzęt, który będzie nam przydatny podczas tych właśnie tutaj warsztatów. Tak, ładnie się panu.